mały czy duży, nieważne to jest. Niski, wysoki, bez znaczenia też. Gdy bawisz się i śmiejesz cały dzień, trafiłeś w sedno duży. Dzięki, mały! Skakać, szaleć, tańczyć i swawolić, na przerwę sobie nie pozwolić. Ślizgać się na lodzie, lecieć ponad chmury, nie ma znaczenia, jakie jesteś postury. Nieźle! Nie ma znaczenia, gdy masz coś do zrobienia. Oto my, duży i mały. Nie! Dobra, 1, 2, 3, 4. Własne miejsce małe. To brzmi doniczkowo. O! Wow, to brzmi pierzaście. To brzmi krówkowo. Czy to nie cudowne, jak rzeczy brzmią, kiedy im przywalisz? Hej, mały, chodź na chwilę, chcę ci coś pokazać. O nie, teraz, duży, jestem szalenie zajęty. Tak, ale widzisz, skończyłem nowy wynalazek i chciałem zrobić tada. A, to już trzecie tada dzisiaj. Dobra, duży, już idę. Okej. Tak, tada. Tada! Wow, niezłe. Co to jest? Bałagano ukrywacz. Że co? Żeby schować twój cały bałagan. Jaki bałagan? Pozwól, że ci pokażę. To jest... to zabawna książka. Tak, śmieszna. Położę to na półce. Ha, ha. Na jakiej półce? To dobra nazwa. Co by tu jeszcze? A, to są... Och, mały. Okej, schowamy te wszystkie skarpetki do szuflady. Ale ja ich potrzebuję. Nigdy więcej brzydkich zapachów. To eksperyment, są brudne od 63,5 dnia. Czy to jest zużyty bandaż? Tak. Okej. Ale duży, ja tego potrzebuję. Duży, ja nie potrzebuję tych rzeczy. Przestań. To mój bałagan. To mój bałagan i go potrzebuję. Duży, lubię ten but. Dobra. Te gąbki też są mi potrzebne, to część eksperymentu ze skarpetkami. Zabrać i to też musi zniknąć. Dobra, wszystkie te rzeczy wkładam tutaj. Okej, co dalej? Gdzie jestem? Mały? Duży? Co? O rety. Przepraszam, mały. Duży, robisz bałagan w moim bałaganie i jestem na ciebie wściekły. Tak. Jestem bardzo, bardzo, bardzo wściekły. Przepraszam. No cóż. Przecież mam rację, nie? W moich rzeczach nie było bałaganu. Wszystko było dokładnie na swoim miejscu. Największym bałaganiarskim bałaganem tutaj jest bałagano-ukrywacz dużego. O tam widzisz, to dopiero bałagan. Hej, kto wyłączył światło? Niczego nie widzę. O, proszę tylko nie bądź kościstym potworem. Proszę, nie bądź wysokim kościstym potworem z przerażającą szyją i dyndającym łańcuszkowatym czymś. Zobacz to! Ale odlot! To wygląda na łóżko. Fajne łóżko wodne! Wow! Mógłbym polubić to miejsce. Z tego będzie świetny fort. I to cały dla mnie. Hej, mały. Czas do łóżka. Nie gniewasz się już, prawda?
Hej, mały, nie chcesz przecież, żeby cię ominęło, jak mówię dobranoc, mały, a ty mówisz dobranoc, duży, a potem ziewamy i zasypiamy. Nie chcesz tego przegapić, prawda? Co to było? Czy moja ściana gada? Moja ściana naprawdę gada, a właściwie to się kłóci. Wjechałeś samochodem do mojego pokoju, zrobiłeś bałagan i mówisz jeszcze, że teraz jest lepiej? Tak, zbudowałem ci fort. To ma być fort? Tak, a tutaj jest ścianka wspinaczkowa. Właśnie, że nie jest. To jest ogromny bałagan. Cześć. Przepraszam. Ach, co znowu? Ej, duży, nie uwierzysz. Właśnie zbudowałem ten niesamowity, przepiękny fort, a ona się na mnie wydziera. Wow. Chciałbym się dowiedzieć, co tu się właściwie dzieje. Chodź. Tak, chodź. Budowałem właśnie ten przepiękny fort, kiedy nagle ni stąd, ni zowąd budowałem ci fort. Nie chcę żadnego fortu. Wow, poczekajcie. Po kolei. Najpierw mysz. Dziękuję. Nie ruszać się. Nie ruszać się. Daj mi jedyny powód, czemu się tu wdarłeś. Popełniłeś błąd, już tą myszą zadarłeś. Jeden powód mi daj. Jeden powód, daj mi go. Zaraz powiedz, nie odciągaj się. Nigdy na ten bałagan nie zgodzę się. Jeden powód mi daj. Jeden powód, daj mi go. Do góry nogami wywróciłeś mój dom. Jestem zła, więc lepiej idź już sobie stąd. To było dobre. No, wow! Dziękuję. Ale zaraz, chwileczkę. Nie zrobiłem żadnego bałaganu, tak? Powiedz jej, duży. O, mały. To był fort, tak? Z poduszkami, kocami i resztą twoich rzeczy. Okej, zrobiłem bałagan. Przepraszam cię. Jakkolwiek ci na imię. Jestem Ruby. O, Ruby, miło cię poznać. Jestem duży. Miło mi. A to jest mały. Hej, czy to wy całymi dniami łazicie i tupiecie, kiedy próbuję spać? To my. A ty jesteś tym, kto zawsze zabiera ser? O tak, to ja. A czy to wy zostawiacie drobne przekąski pod łóżkiem? Tak, to my. A ja jestem tym, który nie ma miejsca, w którym może robić, co chce. Bo tak, Ruby ma swój pokój, a Duży ma cały dom. A ja nie mam nic. O, mały, mam pomysł. Czekaj, załóżmy, że znaleźlibyśmy ci miejsce, które byłoby tylko twoje. No wiesz, miejsce, w którym mógłbyś zrobić bałagan. Ale to byłoby jedyne miejsce, w którym mógłbyś bałaganić. Zgoda? Zgoda! A ja bym wpadła z wizytą. Tak, ale musisz znać tajne hasło. Tajne hasło to bałagan. Okej, jesteś gotowy? Mhm. Dobrze. Tada! Wow! To dla mnie? Tak, pożyczyłem trochę gumek z twojej kolekcji. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Gniewam?
Jest świetne! O! Wiesz, Duży, kiedy widzę wszystkie moje rzeczy tak razem, rozumiem, czemu niektórzy ludzie mogą sądzić, że jestem bałaganiarzem. Może powinienem się czegoś pozbyć, to znaczy nie wszystkiego. Hmm? Czegoś... Jak ta gumowa kaczka. Zdecydowanie jej nie potrzebuję. I nie potrzebuję już tego pogiętego kija golfowego. Jest zbyt pogięty. On też musi zniknąć. Bądź ostrożny. Ej, Duży, czy mógłbym skorzystać z twojego miejsca, żeby posprzątać? Jasne, ale myślę, że będę potrzebował większego bałaganu. Okej, super, bo na pewno nie potrzebuję tej krowy. Teraz bardziej kręcą mnie konie i na pewno nie potrzebuję tego śmierdzącego sera.